Wkrótce ruszy proces domniemanego zabójcy księdza Adama. Zdaniem prokuratury 23-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego zabił też Ukrainkę w Sokołowie Podlaskim. Po aresztowaniu próbował również zabić współosadzonego. Czy to seryjny zabójca? Na ten temat przeczytacie w artykule Justyny Janusz. Patryk Świętochowski, 18-latek z Mińska Mazowieckiego, został pierwszym Polakiem w historii, który wygrał zagraniczne zawody w formule Backyard Ultra. 31 godzin przebiegł ponad 207 km. Na czym konkretnie polegała rywalizacja i sportową historię młodego długodystansowca poznacie w artykule Pawła Świerczewskiego. Siedlczanka Sylwia Łopacka urodziła się bez części lewej ręki. Tylko dzieci mają odwagę zapytać wprost, czemu jej nie ma. Zgubiła ci się? Zepsuła? Dopytują. Sylwia właśnie zbiera pieniądze na profesjonalną protezę. Przez 31 lat życia radziła sobie bez niej, ale to powoduje dolegliwości zdrowotne. Jej sytuację poznacie z materiału na stronie 15. Krzysztof Kryszczuk od 20 lat sprawuje funkcję wójta gminy Wiśniew. Rozmowę z samorządowcem przeprowadził Stanisław Jastrzębski. Zachęcamy do lektury pierwszego noworocznego wydania TS.